Jego sposób zarządzania firmą jest taki, że jeżeli to nie jest tak pędzący rydwan, na którym zdaje mu się, że powoli traci kontrolę, to że rozwija się wtedy za wolno. Mhm. Adrian, jak uniknąć zastoju w firmie? Masz kilka firm, tak, jesteś w biznesie już wiele lat. Zastój jest takim momentem, do którego dochodzi każda firma prędzej czy później. Jak go uniknąć? No pytanie, czy to jest zastój taki, który tłamsi rozwój, czy to jest zastój taki, który następuje w sposób nieunikniony po osiągnięciu pewnego poziomu, takiego zadowalającego poziomu. Każda firma dochodzi, może ja bym tego nie nazwał zastojem, tylko do takiego momentu stabilizacji, po której może nastąpić dalszy rozwój, albo może nastąpić taki powolny zjazd z powodu różnych czynników. Tak? Więc jeżeli. Ale czekaj. Bo mówisz, że jeżeli dochodzisz do momentu stabilizacji, to może nastąpić dalszy rozwój albo zjazd. A czy jest trzecia możliwość, żeby utrzymało się status quo cały czas na tym poziomie? No nie wiem, czy to na dłuższą, taką naprawdę dłuższą metę kilkunastu, kilkudziesięciu lat jest możliwe, bo warunki na rynku się zmieniają. W związku z tym, nie wiem, produkty mogą się zestarzeć, tak? Więc jeżeli nie będziemy dbać o to, no to ten zastój się przerodzi, czy inaczej, ta stabilizacja się przerodzi w stagnację. Mhm. I po pewnym czasie po prostu firma umrze taką śmiercią naturalną, ale to będzie takie powolne umieranie, kiedy klienci powoli będą odpadać. No to tak ma, ja nie wiem, dam przykład. W tej mojej starej branży jeszcze fryzjersko-kosmetycznej, powiedzmy, że młoda dziewczyna otwiera salon fryzjerski, poznaje nowe metody, zdobywa klientów, więc następuje rozwój, tak? A po pewnym czasie jakby osiada na laurach, bo się zestarzała już troszeczkę, ma stałych klientów, ci klienci przychodzą, są wierni. Nawet takie przypadki znalazłem, że przyjeżdżały specjalnie panie z Niemiec, żeby gdzieś tam... Ale po pewnym czasie metody pracy się zmieniają, kosmetyki, ona nie nadążając za tymi trendami, za modą, już nie zdobywa nowych klientów. W związku z tym powoli stare klientki wymierają, a ona już przychodzi na emeryturę, więc tutaj jakby w sposób naturalny następuje likwidacja firmy. Ale ona może powiedzieć, że jej więcej do szczęścia nie potrzeba. Tak? Więc ta stagnacja czy ta stabilizacja była dla niej wystarczająca. Natomiast jeżeli mówimy o firmie takiej, która nie jest oparta o jedną osobę, no to następuje ciągły napływ młodej krwi do firmy, pojawiają się nowe trendy, nowe idee, nowy sposób zarządzania i to jest ożywcze. Jak w każdej organizacji, jeżeli pojawia się młoda krew, nowe systemy, wszystko co może pobudzić, no to powoduje, że firma w pewnym momencie gdzieś dochodzi do tego momentu, że zaczyna się znowu rozwijać, tak? Bo nie wiem, znaleźliśmy nowy produkt. Tak, to jest od strony produktowej, całego rynku, tak, zmieniającej się technologii i też jeden element, który akurat tutaj z mojego backgroundu jako szkoleniowca, zmiany pokoleniowe, tak? Tak. Które są bardzo, bardzo duże i nowe pokolenie, które wchodzi, które myśli inaczej, działa inaczej, funkcjonuje inaczej. Co więcej, klient, jeżeli jest tego nowego pokolenia, to też oczekuje innego przekazu marketingowego, innego sposobu sprzedaży. No ja tak zaobserwowałem w miejscowości, w której mieszkam, że był pewien pan, który był weterynarzem i miał jeden sklepik zoologiczny. Taki gdzieś jakby przez ścianę z jego gabinetem. A miał też syna. I ten syn gdzieś tam studiował, jakoś go nie było, nie pojawiał się do momentu, kiedy pan weterynarz zachorował i niestety umarł. I wtedy syn przejął, ale już nie, bo nie był z zawodu weterynarzem, ale przejął tą część biznesu taty, która się wiązała z tym jednym małym sklepikiem zoologicznym. Teraz tych sklepów ma, żeby nie skłamać, 3 albo 4. Są bardzo dobrze zarządzane, bardzo dobrze zaopatrzone. Takie przyjazne dla klienta. Więc było widać gołym okiem, że ta zmiana pokoleniowa, wprawdzie umarła ta strona biznesu polegająca na leczeniu zwierząt,
która, umówmy się, jest tylko usługą taką, która ma jakąś... Nieskalowalną. Nie jest skalowalna, no bo opiera się na umiejętnościach i na wykształceniu jednej osoby i doświadczeniu, ale on przejął tą część i miał pomysł na rozwój. I to bardzo dobrze zadziałało. Nie? To ciekawa rzecz, jak kiedyś byłem w Bangkoku na konferencji i jeden człowiek pokazywał, jak wchodząc na rynek azjatycki, jedna z dużych firm, może dobrze nawet teraz nie pamiętam, która sprzedaje bilety, chciała wejść na rynek azjatycki. I absolutnie nie udało im się. Wydali potężne pieniądze na kampanię, na wszystko. I jakie błędy popełnili? To konferencja była kilka lat temu. Po pierwsze, nie wzięli pod uwagę, że większość Azjatów korzysta z telefonów i że to jest przede wszystkim źródło dostępu do internetu. Ich nie były aż tak przyjaźnie skonfigurowane dla telefonów. Oczywiście miały tę mobilną wersję, ale nie aż tak przyjazną. Druga rzecz, że kiedy Azjata gdzieś leci, to on chce mieć wszystko w jednym. Bilet, hotel, taksówkę, tak. Może jeszcze jakieś zwiedzanie miasta, a nie, że on kupuje... Oni mieli te usługi, ale mieli porozbijane. I zapłacili tam kilka tysięcy dolarów, bo to podał człowiek, który był w takiej radzie, która konsultowała ich. Zapłacili kilka tysięcy dolarów, więc jakby proporcjonalnie bardzo nieduże pieniądze za doradztwo. I ci ludzie, którzy zajmowali się biznesem w Azji, pokazali im te błędy. Oni te błędy poprawili i jakiś procent rynku już zaczęli zajmować w ciągu roku. Czyli znajomość... Postaw klienta, znajomość oczekiwań klienta ma tutaj kluczową sprawę, tak? Tak, i oni się rozwijali, nastąpił zastój, bo nie mogli się wbić na rynek azjatycki. A nie znali klucza. Nie znali klucza, tak? Wydawało się, że wszystko robią dobrze. Więc są pewne momenty w każdej branży, że pociąg odjeżdża. Jeżeli prześpimy taki moment i nie zachowamy się właściwie, czyli nie wsiądziemy do tego pociągu, no to po prostu konkurencja nam ucieka. To może być jakaś nowa metoda wydajnej obsługi. Nie wiem, ktoś nam kiedyś opowiadał, nie pamiętam już gdzie, na jakiejś konferencji, mówi, wyobrażacie sobie, jaki to był przeskok, kiedy jakaś jedna sieć sklepów zaczęła wprowadzać kody kreskowe przy obsłudze, przy kasowaniu. I to było pip, pip, pip. Jak szybko następowało jakby obsługa klienta. Ta finalna. Więc to jest taka... Ja to obserwuję, jak na przykład czytam książki o uzbrojeniu. Lubię też książki o wojnach, na przykład o I wojnie światowej. Kiedy wchodzi na uzbrojenie jakiejś armii albo floty, na przykład pancerniki wchodziły przed dredonty i dredonty. Już cokolwiek by to nie było. W momencie, kiedy się pojawił pierwszy dredont, czyli pierwszy pancernik tego typu, wszystkie inne straciły znaczenie. Wszystkie inne wyprodukowane wcześniej, bo ten jeden na przykład miał tak silną artylerię i taki zasięg ognia, że zanim tamte by się zbliżyły, to on potrafił je zniszczyć. W momencie, kiedy się pojawił lotniskowiec, to wszystkie pancerniki straciły znaczenie, ponieważ lotniskowiec potrafił zniszczyć flotę pancerników, czy tam flotę, nie wchodząc nawet w kontakt wzrokowy. Więc pociąg odjeżdżał i ten, kto się nie załapał, to się nazywało wyścig zbrojeń. Taki wyścig zbrojeń występuje też na rynku, tak? Konkurencja ciągle wymyśla nowe rzeczy i trzeba po prostu po pierwsze to obserwować, jakie są trendy. Niektóre moje biznesy się opierają na modzie, na nowych trendach, które się pojawiają jakby co sezon nowe. Nowe kolory, nowe wzornictwo, nowy krój, no cokolwiek innego. Więc moja wspólniczka nic innego nie robi, tylko obserwuje. Znaczy nic innego. Robi też jeszcze masę innych rzeczy, ale jednym z głównych jej zajęć jest to, że musi obserwować na bieżąco. Ja bym się zanudził na śmierć, jakbym miał obserwować. Ale ona musi to robić. Widocznie ją to też pasuje. Lubi to, tak? Więc praktycznie każda nowa kolekcja, którą się tam wypuszcza, którą wypuszczamy, ma inne wzory, inną kolorystykę, bo na przykład w następnym sezonie będzie modne coś innego. Ktoś, kto to zlekceważy, to już jest taki przykład no, bardzo gruby, tak? Ktoś, kto zlekceważy coś takiego albo, nie wiem, nie będzie miał, nie zauważy tych głównych, tych najlepszych, tak? Nie wyłapie tych najlepszych wzorów, no to w tym sezonie polegnie, nie sprzeda. To jest to w mojej branży, to jest takie szkoleniowej. Ja
pewnym momencie robiłem dużo szkoleń otwartych, czyli takich, kiedy ludzie przychodzili, każdy mógł przyjść, kto zapłacił, po to, żeby sprzedawać tam indywidualne konsultacje, jakieś pakiety roczne, a czasami w ten sposób miałem klientów, pierwszych klientów biznesowych. No i wtedy tak, mieszkałem w innej części Polski, robiłem to w Warszawie, więc ja musiałem dojechać, termin musiał wszystkim pasować. Kosztem był mój dojazd, hotel, tak, sala szkoleniowa, catering, wszystko. I twój czas. I mój czas. I w pewnym momencie odkryłem, że na Facebooku można robić grupy i robiłem szkolenia na grupach facebookowych, gdzie miałem dużo wcześniej nagrane nagrania, płaciłem osobie, która te nagrania wrzucała. Uh-huh. Ja raz w tygodniu miałem live'a, gdzie odpowiadałem na pytania ludzi, czyli powiedzmy 6-tygodniowe szkolenie zajmowało mi czasowo 3 godziny, tak, żadnych kosztów. Nie wyjeżdżałeś z domu. Nie wyjeżdżałem z domu. Ludzi mogłem gromadzić dziesiątki czy setki dosłownie, ponieważ no, tutaj każdy miał wrzucone nagranie i miał 6 tygodni na jego obejrzenie, więc ani czas, ani nic. I oczywiście z tego też klientów miałem później na czyli do sprzedaż. Efekt był podobny, a zaangażowanie czasowe, finansowe i, tak, zupełnie inne. Zupełnie inne, więc śledzenie takich trendów, a znam ludzi, którzy dzisiaj już jakby jednego i drugiego nie robię, bo nie muszę, ale znam ludzi, którzy do dzisiaj, tak nawet tutaj przed przyjazdem pisał do mnie jakiś znajomy, no, tak niedobry znajomy, ale znamy się z branży i mówi: Andrzej, jak ty zbierasz ludzi na szkolenie otwarte, bo ja mam z tym problem i... Okej, ja mówię, nie zbieram, ale też jeden myk mogłbym podpowiedzieć. W centrum Warszawy są sale szkoleniowe takie nowoczesne, na wypasie, które kosztują naprawdę horrendalne pieniądze, jeszcze plus catering, a są sale szkoleniowe naprawdę w dobrej jakości, ale nie nowoczesne, ale w dobrej jakości, które możesz wynająć naprawdę za bardzo niewielkie pieniądze, ponieważ konkurencja ich wykosiła, więc tak, oni... I czyli to, pojawiła to jest... się ta konkurencja, to podobnie było w Wiśle, jak się pojawił Gołębiewski. Ci górale w Wiśle strasznie protestowali, bo Gołębiewski wykosił im, właśnie zabrał im klientów i czasami się pojawił jeden taki hotel potężny, który oferował usługę all inclusive, dobre wyżywienie, dobry standard, jeszcze basen i plus jeszcze jakieś inne atrakcje i praktycznie ludzie, którzy mieli kasę, jak mieli do wyboru pojechać do jakiejś takiej, no... kwatery, gdzie zawsze jeździli, ale pewne rzeczy tam mogły być kontrowersyjne i pojechać do nowego, nowoczesnego hotelu, no to decyzja była jedna, tak? Mhm. A cenowo było to porównywalne, albo nawet płacili tutaj drożej, natomiast standard zrobił swoje, nie? No więc następnym sposobem, bardzo dobrym na stagnację, jest nieprzemyślana inwestycja, zaangażowanie się w jakiejś nawet pokrewnej branży, nie do końca przemyślany. Strzelam, ktoś, nie wiem, pracuje w handlu, dobrze mu idzie, dobrze rozwija firmę, ta firma przynosi dochody i teraz no, chcemy się dalej rozwijać nie wiem, mamy jakby dwa kierunki. Ja teraz odnoszę się do konkretnego przypadku, ale nie będę go tutaj szczegółowo omawiał z wiadomych względów. Mamy dwa kierunki, które możemy wybrać i wybieramy jeden z nich i to się okazuje strzałem, to jest pudło. I tracimy na tym pieniądze, tracimy na tym czas, tracimy nasze zdrowie i taką siłę. No, po prostu zaangażowani tam jesteśmy przez wiele, może lat nawet, próbując to wypromować, próbując to jakby przewalczyć te problemy. Natomiast ta główna działalność, która nas żywiła i która dotychczas dobrze się rozwijała, siada z tego powodu, bo nie poświęcamy temu uwagi, wysysa to pieniądze stamtąd i konkurencja nam odjeżdża, bo konkurencja się skupiała na tym głównym działaniu. Więc czasami trzeba dobrze przemyśleć, czy jest... Czasami kluczową rzeczą jest tutaj właśnie te nasze zaangażowanie, zbyt duże zaangażowanie w jakiejś nowej branży powoduje, że ta stara upadnie. Ale jeżeli byśmy mieli kluczową osobę tu i tu, którym moglibyśmy zaufać, to wtedy nie jest to aż tak absorbujące, więc wtedy mamy szansę na to, żeby wybrnąć z tego. Natomiast to jest dobry... I tutaj ci przerwę. I jeżeli ten wątek cię zainteresował, to oglądnij nagranie, jak pracować nad firmą, a nie w firmie. Tam Adrian mówi o tym dystansie i o tych kluczowych pracownikach, więc tam znajdziesz więcej informacji, ale tak, to jest ważna wskazówka. Następnie jest bardzo ważny element. Ja to stosuję już od dawna.
Jeżeli znajduję kluczowego pracownika albo tak, jeżeli znajduję kluczowego pracownika albo taką kluczową osobę w biznesie, to zawsze dzielę się tym biznesem. Bo to jakby to się jedno z drugim wiąże. Natomiast bywa tak, ja to obserwuję w firmach niektórych, że firma ma kluczowego pracownika. A ostatnio żeśmy mieli kontakt z firmą chemiczną, która miała na etacie gościa, który potrafił, no, był bardzo dobrym specjalistą. I ten gość był zatrudniony częściowo na czarno, na przykład, nie? Miał tam najniższą krajową i jakby był niedoceniony w tej kwestii. Czasami to dotyczy na przykład handlowców, którzy przynoszą kluczowe jakby... Kontrakty? Kontrakty, którzy przynoszą większą ilość zleceń do firmy. I taki handlowiec potrafi być nie tylko niedoceniany finansowo. Firma na przykład, nie wiem, zalega mu z dietami, bo wiadomo, że on musi jeździć, tak? On powinien mieć delegację, powinny te delegacje być opłacone. Firma nie zwraca mu tych kosztów. On nie jest nie tylko usatysfakcjonowany finansowo, ale na przykład... Firma nie staje za nim, czy jakby nie potwierdza jego ustaleń. On jedzie do jakiejś firmy, do jakiejś korporacji, negocjuje jakiś kontrakt, a potem jego szef odwołuje wszystko. I tamten traci wiarygodność, traci twarz. Ludzie przestają chcieć z nim współpracować, więc w pewnym momencie taki pracownik może powiedzieć, mam tego dosyć. Mam tego dosyć, pójdę gdzie indziej, albo nie wiem, otworzę swój własny biznes. Jeżeli ja się nie zorientuję jako pracodawca, że to jest kluczowa osoba i nie dam, ja mam metodę taką, daję udział w zyskach, robię z niego wspólnika. Nawet czasami są takie skrajne sytuacje, że on zarabia więcej niż ja w tej konkretnej firmie, albo przynajmniej na pewnym etapie, tak? Ja nie mam z tym problemów. Ponieważ ja zarabiam w iluś tam dziedzinach, czy rozwijam ileś tam dziedzin, a ta osoba załatwia mi problem w jednej. I teraz, jeżeli firma, już tak teraz przechodząc do ogółu, jeżeli firma nie dba o kluczowych pracowników, którzy są tak naprawdę, mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale czasami bywa, że doświadczenie i jakby ten portfel tych wartości, które ten pracownik wnosi, jest bardzo duży i naprawdę trudno go zastąpić w krótkim czasie i tracąc takiego pracownika, firma naprawdę może wpaść, jeżeli nie w kłopoty, w tarapaty, to przynajmniej w stagnację, bo przychodzi nowa osoba, trzeba ją na nowo wyszkolić, ona musi na nowo nawiązać kontakty, ona musi na nowo nabrać doświadczenia i czasami potem bywa, kogo mi tutaj przysyłacie, tak? Klient mówi, przecież to jest jakiś nowicjusz zupełny, więc, a gdzie jest tamten? Więc jeżeli to prześpimy i nie zwrócimy uwagi na to, że to nie my tak naprawdę jesteśmy tą kluczową wartością w firmie, nie ja, tylko bywa tak, że ten pracownik czy inna osoba, to może być problem. To jest to, co ja nieraz w firmach się zajmuję. Mówię, czy masz, jedno z moich pytań, tak, kiedy pracuję z właścicielem firmy, czy masz ścieżkę kariery dla kluczowych pracowników? Niekoniecznie dla wszystkich, ale dla kluczowych. I to, co powiedziałeś, udział w zyskach, no to jest podstawa, biznes robimy dla pieniędzy. Aha. Natomiast też kiedy potem robimy taki test dla tych kluczowych pracowników i tam są wartości, czyli powody, dla których ludzie pracują. Tam jest na przykład uznanie, docenienie, tak, elastyczny czas pracy, podróże. To są jakieś rzeczy, może tak, które tworzą pewną atmosferę, w której człowiek pracuje najwydajniej. I ja mówię, jeżeli stworzysz mu taką atmosferę, to poza finansami masz jeszcze drugi czynnik, dlaczego on nie będzie się nawet rozglądał za konkurencją, bo ma tutaj i od strony finansowej, i od tej strony potrzeb. I to jest taka zwykła lojalność, nie? Tak. Że on, chociażby, nie wychodzę na idiotę przed klientami, bo mój szef zachowuje się w taki, a nie inny dokładnie sposób. Więc to jest bardzo ważne, bo są ludzie, dla których jest to ważniejsze niż pieniądze. Następnym błędem, i to też jest bardzo, bardzo istotna rzecz, następnym błędem, który popełniają firmy, to jest brak zrozumienia od samego początku do tego, że należy tworzyć strukturę. Pytanie, co za firmę chcemy budować? Mhm. Jeżeli ma to być poważna firma i ona ma się rozwijać, to oprócz tego, że trzeba sprzedawać,
to trzeba też budować strukturę, trzeba budować procedury, trzeba budować system, który będzie działał maksymalnie wydajnie, który będzie działał bezawaryjnie. To nie wiem, strzelam. Jeżeli pracownik na produkcji dostaje informację, jest reklamacja, to on musi wiedzieć, jak do jakiej procedury się odwołać, już bez polecenia jego szefa bezpośredniego czy bezpośredniego przełożonego, on musi wiedzieć, jak postąpić w przypadku takiej reklamacji. Ja to ostatnio obserwowałem ze zdziwieniem na lotnisku. Mhm. Na lotnisku wykonuje się cały szereg czynności, które są takie bardzo automatyczne. Mam wrażenie, że ci ludzie, którzy je wykonują, nie robią tego... Robią to w sposób taki bardzo zautomatyzowany, bardzo rutynowy. O, dobre słowo. Rutynowy, ale wykonują je zawsze tak samo. I co to powoduje? Tam się przewala masa ludzi. To powoduje, że to lotnisko w miarę szybko obsługuje tych pasażerów i jednocześnie spełnia te podstawowe wymagania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Czyli te kontrole są przeprowadzane sprawnie, szybko, bo wszystko się dzieje w taki sposób uporządkowany. I tak powinno się dziać w firmie. Jeżeli tego nie będzie, to będziemy popełniać coraz więcej błędów. Tutaj niedawno miałem pana, który pracował w jednej dużej firmie, tutaj z naszego regionu, kiedy w domu był u mnie i opowiadał mi, że kiedy ta firma zaczynała, to zaproponował właścicielowi, żeby stworzyli dział kontroli jakości z prawdziwego zdarzenia. I wtedy reakcja właściciela była: a po co nam to? Bo on nie miał świadomości, że wtedy firma być może liczyła kilkadziesiąt osób, a teraz ta firma liczy kilka tysięcy osób i on nie jest w stanie zapanować nad tym i ma masę reklamacji. Do tego stopnia, że poszczególne rynki krajów konkretnych się zamykają już na jego produkty, bo mają tyle reklamacji. A to się wzięło z tego, że jako mała firma, jeszcze relatywnie mała firma, nie budował tego wszystkiego, nie widział potrzeb. A mam fajny taki przykład, jak potężna korporacja może zadbać o swojego pracownika i nawet w potężnej korporacji, tej potężnej machinie, można nie zagubić cennej informacji zwrotnej od klienta. Uh-huh. Mam na myśli linię Emirates, linie lotnicze. Tak. Kupowałem kiedyś bilet, tak wylatywałem i kupowałem bilet, nie wiem, powiedzmy lipiec, sierpień, już nie pamiętam. I nie wziąłem faktury i w styczniu się zorientowałem, że nie wziąłem faktury. No więc napisałem do linii, czy zadzwoniłem chyba nawet do linii Emirates z zapytaniem, czy faktura. Ona mówi, że a kiedy było kupowane? Ja mówię, no w tamtym roku. Ona mówi, wie pan, i pierwsze co się spodziewałam, to no trudno, proszę pana, minął rok. Ona mówi, wie pan co, będzie trudno, ale ja spróbuję. Aha. Ile czasu może pan poczekać, nie? Wiesz, no to ja rozumiem, że to jest pytanie grzecznościowe, ile czasu ja mogę poczekać, bo to w zasadzie... Ale przy słuchawce czy w ogóle? No, przy słuchawce, tak? Czy ja mogę poczekać przy słuchawce? Nie, dokładnie to było tak. Czy w tym dniu potrzebuję, czy to może być w ciągu tygodnia? O zakres czasu pyta. No i ja mówię, że no wie pani co, no tak, nie wiem, no powiedzmy tydzień. Ona mówi, dobrze, postaram się, żeby było to krócej. Zadzwoniła po 2 godzinach. Nie? I to oczywiście pełna kultura, tak dzwoni i mówi, że przepraszam, to jest Niemiec, czy mogę teraz rozmawiać, czy mam zadzwonić później? Ja mówię, że możemy teraz. Ona mówi, wie pan co, no udało się. Uh-huh. Udało się, jest ta faktura, wszystko będzie i tak dalej, więc tutaj dziękujemy, że pan był cierpliwy, że pan poczekał. No potraktowałem się, poczułem się jak VIP, chociaż no, dla nich taka faktura, którą ja chciałam i w ogóle załatwienie tego... No to... Jakby to w żadnym, powiedzmy, w żadnym ich interesie takim, patrząc globalnie, tak na ich leżało. No i kiedy skończyłem, przyszedł link, tak, przyszła faktura i przyszedł taki link w mailu, że czy zechce ocenić konsultantkę. Normalnie tego nie robię, ale tu byłem tak potraktowany, że ja mówię, pewnie, klikam. I tam było 5 gwiazdek, obsłużona bardzo dobrze, przeciętnie, źle, bardzo źle. No to ja kliknąłem 5 i czy jakiś tam, mówię, że zabrakło mi 6 gwiazdki tutaj, nie, żeby ocenić. I następne się otworzyło okienko i było tak. Czy według ciebie zasłużyła na pisemną pochwałę, kawę czy lunch? Uh-huh. No to jak, to już było tylko do klikania. No to ja kliknąłem lunch. Dziękujemy za twoją opinię, została przekazana do ten. No, okay. Czyli tu pokazuje... Ale poczekaj, bo to nie jest koniec historii.
Dwa tygodnie później dostaję informację. Nasza konsultantka, z którą rozmawiałeś, była na obiedzie, na który została zaproszona ze sobą towarzyszącą. Na pewno jest ci bardzo wdzięczna. Tak. Wiesz, ja myślę, że tak było, że to nie był tylko trik marketingowy. I ja myślę, że to nie tylko dlatego, że ja kliknąłem, tylko pewnie miała wielu takich, którzy klikali, bo tak się domyślam, że to raczej tak działa. Ale wtedy przyszła mi do głowy inna myśl. A jakbym wszedł w ten link i kliknął jedynkę. Aha. Więc wszedłem w ten link jeszcze raz, jeszcze był aktywny, kliknąłem jedynkę, oczywiście nie wysyłałem, tak? Tylko kliknąłem jedynkę i spodziewałem się, jak ukażemy naszą konsultantkę. No, żartuję. A tam było 6 rzeczy. Co było źle? Czy były zakłócenia na linii telefonicznej? Czy nie wykazała wiedzy? Czy nie wykazała uprzejmości? Czy, nie pamiętam, 6 rzeczy do kliknięcia i tam było podpisane, pomoże nam to usprawnić działanie. Aha. Bardzo czyli, ciekawe. Czyli system, który z jednej strony jest... usprawnia działanie firmy, a z drugiej strony pomaga docenić pracowników i jeszcze oprócz tego pomaga dobrze obsługiwać klientów. No, bardzo przemyślany system. I sprawia, że ja tą historię opowiadam w wielu miejscach, bo mnie naprawdę to poruszyło. Tak. Czyli jednocześnie jeszcze naganiasz klientów dokładnie. Linią Emirates, tak? Także jak ktoś z linii Emirates ogląda, to jakby następnym razem upgrade do biznes klasy, to ja chętnie. Jeszcze jeden element tutaj mam zapisany. To są, jeżeli chodzi o stagnację firmy, bo mamy szansę też zrobić to, czy spowodować to z innego powodu, z takiego jakby z gruntu, w jaki sposób podchodzimy do rozwoju naszej firmy. Bo to są jakby 3 modele rozwoju. I to jest taka wisienka na torcie tego nagrania. Bo są ludzie, którzy podchodzą do rozwoju swojej firmy, ta firma się rozwija w taki sposób organiczny, to znaczy... ta firma pracuje, generuje zyski, te zyski są jakby oszczędzane w taki albo innym procencie i te zyski są z powrotem wprowadzane do firmy. I to powoduje, że to koło zamachowe się kręci, ale to koło zamachowe się kręci wolno i ta firma naprawdę może, to może być taka latami i ona nigdy może nie wejść na te obroty i nie wykorzystać tego potencjału, rynku, który de facto jest. Czyli nigdy nie weźmie tego kawałka tortu, który by de facto jej się należał, ponieważ nie ma kapitału. Ja zawsze mówię, że rozwój to jest kapitał i praca. Czyli praca ludzi, ale musi być dostarczony w pewnym momencie kapitał. I ja uważam, że najlepszy jest zrównoważony rozwój. To znaczy, jeżeli rozpoznaję na rynku, że jest ok i że powinno się, to jestem w stanie wtedy i w pewnym momencie jakby moja rola w firmie, tej pierwszej, handlowej, polegała na tym, że ja starałem się zorganizować wszystkimi możliwymi środkami kapitał. Wiązało się to ze stresem, wiązało się to z wizytami w bankach, z zaciąganiem kredytów kolejnych. Większość tych kredytów już pospłacałem. Ale w pewnym momencie to był taki moment, że należało, brzydko mówiąc, dokładać do pieca, bo maszyna parowa zaczynała pracować na dobrych obrotach. Był ten rozmach, tak? Był ten rozmach i trzeba było iść do przodu. I w tym momencie wielu ludzi się zatrzymuje. Mówię, boi się, nie wezmę kredytu, boję się. I przegrywają, wchodząc w taką długotrwałą stagnację. Ale można też mieć taki sposób zarządzania. Czyli pierwszy, ja to tak trochę usytuację, czyli pierwszy sposób zastoju przez rozwój organiczny, tak, który nie jest dopalany. To powoduje zastój. Dobra. Rozwój powoduje to, że wiem, w którym momencie, że tak powiem, dorzucić tego kapitału, który spowoduje, że to koło zamachowe zacznie pracować na odpowiednich obrotach. Oczywiście można pójść też w drugą stronę. Ja się boję tego, ale słyszałem kogoś znanego w Polsce nawet, który mówił, człowieka, który być może nawet z listy wprost 100 najbogatszych, który mówił, że jego sposób zarządzania firmą jest taki, że jeżeli to nie jest tak pędzący rydwan, na którym zdaje mu się, że powoli traci kontrolę, to że rozwija się wtedy za wolno. I ja tego nie umiem zrozumieć. To nie jest moja bajka. Ja nie lubię, ja wolę jechać wozem zaprzężonym w 2 konie zdrowe, wolniej, ale w dobrym kierunku i wiem, że nie wpadnę do rowu wtedy. Więc to są takie 3 modele rozwoju. Ja wybieram ten środkowy, niektórzy się boją i wpadają w stagnację. Jakbyś mógł te 3 modele powtórzyć. Organiczny, czyli korzystam tylko z własnego kapitału.
taki zrównoważony, kiedy korzystam i ze swojego kapitału, ale wspomagam się kapitałem banku, i taki nieokiełznany, ja bym powiedział, że to firma na dopalaczach. Nie wiem skąd, czasami na przykład firma korzysta z kapitału inwestorów, a potem się okazuje, że ten kapitał gdzieś się traci, nie? Bo albo został przejedzony, albo został zainwestowany nie tak jak trzeba i potem mamy aferę Ambergold, firmę na dopalaczach, gdzie miliard złotych prawie poszedł gdzieś i nie wiadomo gdzie jest, nie? Więc to są... ta ostatnia metoda jest bardzo niebezpieczna, ta pierwsza metoda jest wprawdzie bezpieczna, ale właściwie prowadzi donikąd, bo to będziemy się tak męczyć przez całe życie. Jedyna dla mnie akceptowalna jest ta środkowa, ten rozwój zrównoważony, kiedy wiemy, kiedy dorzucić kapitał do firmy. Okej, dzięki za przedstawienie tych różnych koncepcji. Mam nadzieję, że to też pomogło Tobie. A napisz, jakie Ty znasz metody na to, żeby wyjść z zastoju, a może byłaś w takiej sytuacji, że Twoja firma miała zastój i udało się wyjść. Chętnie poznamy Twój punkt widzenia. Dziękujemy bardzo. Dzięki.